Witam Państwa serdecznie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Rafał Ziemkiewicz, ze mną na łączach Łukasz Warzecha i Mariusz Gierej. Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich stałych widzów saloniku, bo wiem, że mam wśród nich dużą grupę fanów, więc szczególnie serdecznie i ciepło pozdrawiam. Szczególnie serdecznie pozdrawiamy nowych fanów Łukasza Warzechy, których zdobył w Radiu Nowy Świat. Twitterianie znają aferę nie uczestniczący w mediach społecznościowych. Myślę, nie staną się ubożsi duchowo, jeżeli nie wyjaśnię, o co tutaj chodzi. To takie nasze tam sobie drobne pogaduszki. Natomiast panowie, dzisiaj mamy rzadką okazję wyjść na wody polityki międzynarodowej, która stała się polityką krajową. Salonik nasz poświęcony jest z reguły sprawom polityki polskiej, a polityka polska, no wiadomo jaka jest. A ten powiedział, a tamten powiedział, a żen powiedział, a jak on brzydko powiedział, oj, a jak on nas obraził, nie, to tamci nas obrazili i tak dalej. A dziś mamy okazję porozmawiać o czymś, co jest realnym bytem, chociaż może niezbyt ładnie pachnącym w tej chwili, czyli o Unii Europejskiej i o wielkiej grze o budżet unijny i o władzę w Unii Europejskiej. Przyjechał pan premier ze szczytu, maratonu szczytu wielodniowego w Brukseli, który zakończył się kompromisem. No i teraz są trzy narracje. Narracja rządowa: ogromny sukces, 750 miliardów w perspektywie budżetowej 7 lat. Nikt nigdy takich pieniędzy dla Polski nie wywalczył, a premier Morawiecki wywalczył. Narracja opozycji totalnej: wielka klęska, wstyd na całą Europę, pojechali nas, skompromitowali, bo jak Łukaszenka przeciwko praworządności występowali. No i narracja merytoryczna, powiedziałbym, opozycyjna, mianowicie narracja Konfederacji, że kwota 750 miliardów to tylko szklane paciorki, które dostaliśmy za to, że zgodziliśmy się na de facto federalizację Unii Europejskiej, czyli przekroczenie pewnego Rubikonu, zgodę na to, żeby Unia Europejska zaciągała dług jako Unia Europejska, a nie przez poszczególne kraje, zgodę na to, żeby Unia Europejska nakładała podatki, zgodę ramową na tak zwane cele klimatyczne, chociaż łaskawie pozwolono nam zachować kopalnie do 2050 roku. No i która z tych trzech narracji panom jest najbliższa? Może od Mariusza zacznijmy. Znaczy tak, generalnie rzecz biorąc ten aspekt, który dostrzegła Konfederacja, to jestem zdumiony, że dostrzegła go tak szybko, bo to było widoczne już znacznie wcześniej. Ona go też wcześniej dostrzegała, bądźmy uczciwi. Znaczy ja może w takim razie mnie to ominęło, nie słyszałem tego. Był maraton wyborczy, więc może się to nie za bardzo przebiło. Natomiast ewidentnie jest to faktycznie duża niespójność w narracji PiS-u, który z jednej strony mówi o tym, że państwa narodowe, reformujmy Unię, żeby to było stowarzyszenie suwerennych państw, a z drugiej strony wszyscy wiemy, że nic bardziej nie łączy jak wspólny kredyt, jeszcze tym bardziej hipoteczny, prawda? Jak małżeństwo zaciągnie kredyt hipoteczny, no to mamy gigantyczny kłopot z rozwodem. Więc tutaj jest to zdanie prawdziwe, które wypowiedziała Konfederacja. Mało tego, jeżeli pójdziemy dalej tym tropem kredytowym, to należałoby się w tym momencie zastanowić, czy warto zaciągać kredyty w obcej walucie. Prawda, bo to w tym momencie może nas kosztować jeszcze więcej niż tylko ten element polegający na jednoczeniu Unii. I to jest ten jeden aspekt tego wydarzenia. Drugi aspekt, który się wydarzył na tym szczycie unijnym, to, że jak odkąd sięgam pamięcią, to zawsze w ustach polskich premierów pobrzmiewała ta historia złotego pociągu, który ma przywieźć, prawda, te euro. I oczywiście Polacy chętnie przyjmują każdą ilość tego euro, nie mamy z tym najmniejszego problemu. Natomiast ten mechanizm wyciskania Brukselki, który określił kiedyś premier Waldemar Pawlak, no chyba został dostrzeżony już na salonach brukselskich po tych ładnych kilku latach i pojawiło się bardzo dużo głosów mówiących o tym, że czas z tym skończyć. A to oznaczałoby, że PiS powinien zacząć myśleć o tym, żeby wysyłać do Brukseli fachowców, a nie
swoich sprawdzonych towarzyszy na emeryturę i podreperowanie finansów. Bo to mniej więcej w tej chwili tak wygląda. I to jest pewna przestroga na przyszłość. Zobaczymy, czy będziemy tego skutki odczuwali już teraz, czy za jakiś czas. Nie wiem. Zobaczymy to. Pamiętajmy, że chyba Parlament Europejski zablokował. To nie podoba im się ten deal, który został zawarty przez szefów państw. Gwoli ścisłości Parlament Europejski nie zablokował, tylko podjął taką rezolucję, że powinno być inaczej. Ona mocy prawnej nie ma głosu. Natomiast pytanie, czy Parlament Europejski rzeczywiście okaże się tak zdeterminowany, żeby odrzucić budżet proponowany, bo wtedy rzeczywiście może nastąpić niejaki chaos w Unii Europejskiej. Nie wiem, czy nastąpi. Łukaszu. Rezolucja jest wyrazem tego, jak myślą europosłowie. Oczywiście to nie znaczy, rzeczywiście nie znaczy, że muszą odrzucić projekt budżetu, no ale tam wśród tych punktów, które się w rezolucji znalazły, jest między innymi taki, że ma być realne powiązanie praworządności z pieniędzmi. No i teraz przechodząc do tego, czy to sukces, czy nie. Ja w ciągu paru dni myśląc nad tymi rezultatami, zmieniłem trochę zdanie, bo na początku uważałem, że jest to na pewno nie gigantyczny, ale umiarkowany sukces. Teraz bym powiedział, że raczej rezultat jest na zero, neutralny. Bo tak, z jednej strony faktycznie mamy największą przypadającą nam kiedykolwiek sumę z budżetu unijnego, jak się wszystkie połączy te fundusze, czyli Fundusz Odbudowy, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i wieloletnie ramy finansowe. To się zgadza. Mamy też chyba najwięcej, co się udało ugrać w kwestii praworządności, czyli maksymalne rozwodnienie tego kryterium, ale nie jest to prawda, co podawały rządowe media z Telewizją Polską na czele, że nie ma takiej korelacji. Owszem, ona jest. I moim zdaniem jest zapisana w taki sposób, że w dowolnym momencie będzie można do tej dyskusji wrócić i ci, którzy są zwolennikami wiązania pieniędzy z praworządnością, będą mogli spokojnie argumentować, że ta procedura jest, a także będą mogli bardzo swobodnie interpretować wieloznaczne zdanie zawarte w punkcie 23 tych konkluzji o tym, że Rada Europejska wróci do tego zagadnienia najszybciej jak się da. No mniej więcej tak to brzmi w polskim tłumaczeniu, bo co to znaczy wróci do zagadnienia już po przegłosowaniu przez Radę Unii Europejskiej, że jakieś państwo narusza praworządność i w związku z tym trzeba podjąć kroki. Tego nie wiemy, bo to w konkluzjach nie jest zapisane. Jeżeli zaś chodzi o pieniądze, no to jedna rzecz, o której jakoś tu pan premier, chwaląc się tymi wynikami, zapomniał powiedzieć, jest taka, że 1/3 pieniędzy pochodzących również z wieloletnich ram finansowych, czyli z tego głównego, podstawowego budżetu Unii Europejskiej, jest naznaczona jako pieniądze, które muszą być przeznaczone na zieloną transformację w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. No i tu się robi problem, bo jaki my właściwie mamy na to plan? Rząd tego nie powiedział w żadnym momencie, ani przy okazji tych negocjacji, ani po ich zakończeniu, ani nie powiedział tego wcześniej i nie wygląda na to, żeby miał zamiar powiedzieć o tym później. Ja uważam, że Europejski Zielony Ład będzie dla Polski nieszczęściem, obojętnie ile byśmy dostali z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który zresztą został bardzo okrojony, a myśmy jeszcze zrezygnowali dobrowolnie z połowy tych pieniędzy, które dla nas by przypadały, ponieważ nie zadeklarowaliśmy słusznie zresztą neutralności, indywidualnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ale przecież natychmiast zaczęto przypominać o paneuropejskich podatkach związanych z strategią ekologiczną, które również uderzą w nas. Tam jest mowa o podatku węglowym, tam jest już wcześniej była mowa o podatkach, które będą musiały być nałożone na produkty spoza Unii w zależności od tego, jaki one generują ten ślad węglowy, czyli między innymi na przykład koniec z tanimi towarami z Chin. Więc my za to wszystko zapłacimy. I to, że dostajemy teraz bardzo duże pieniądze, no to jest bardzo fajnie, tylko ja bym się chciał od pana premiera dowiedzieć, jak się to przełoży na mój konkretny portfel. No bo co z tego, że gdzieś jakaś firma, najpewniej nie polska, zarobi na produkowaniu w Polsce paneli słonecznych w ramach inwestycji związanych z Europejskim Zielonym Ładem, kiedy ja będę musiał za prąd zapłacić 4 razy tyle, ile płacę teraz. No
to są bardzo realne kwestie i naprawdę ja czekam na to, że rząd, jak już minie mu ta wielka radość z wyników tego szczytu, to wreszcie nam powie, ile my w perspektywie na przykład 10 lat zapłacimy za europejską strategię ekologiczną. W związku z tym ja nie byłbym wcale taki zmartwiony, gdyby Parlament Europejski rzeczywiście ten budżet odrzucił. Chociaż to jest, wydaje mi się, nieprawdopodobne, bo wtedy chaos by zapanował. Natomiast my się zgadzamy co do jednego, że gdzieś tam generalnie ten szczyt pokazał, że Unia Europejska jedzie w takim kierunku, który dla nas nie jest kierunkiem dobrym. I my nie mamy wpływu na to, gdzie ten pociąg jedzie, bo jesteśmy tylko jednym z wielu wagoników. Nie mamy woli czy jakby gotowości takiej, żeby w razie, jeżeli on będzie jechał bardzo zdecydowanie w złą stronę, się odłączyć i pojechać we własną. Natomiast cieszymy się, że w ramach akurat z cateringu, który w pociągu rozdają, udało nam się chwilowo dużo dostać. No jednak nie zmienia to sprawy tego, że ten pociąg jedzie w kierunku, którego w ogóle nie zapowiadano. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, przypomnę, to obiecywano nam wręcz, że nie do pomyślenia jest coś takiego jak tak zwana praworządność, czyli narzucanie nam jakichkolwiek rzeczy pod sankcją zabierania pieniędzy. Przepraszam, Rafale, że ci wejdę w słowa, ale praworządność na razie, w ogóle ten bicz związany z praworządnością, to on jest w dużej mierze wirtualny. Ja myślę, że również ta zasada zapisana w punktach 22-23 konkluzji nic tu nie zmienia. To znaczy ona oczywiście umożliwia takie grillowanie Polski przez jakiś czas, ale do finału to by nie doszło, tak jak nie doszły żadne poprzednie procedury. Większym niebezpieczeństwem zdecydowanie jest to, że Unia Europejska weszła w to ekoszaleństwo i bardzo konsekwentnie się tej drogi trzyma. Ja prawdę mówiąc miałem nadzieję, że w związku z ogromnym kryzysem gospodarczym wygenerowanym przez epidemię COVID-19 nastąpi jakaś rewizja w dół tych celów ekologicznych, ale kompletnie nic takiego się nie stało. I tutaj rzeczywiście jest problem. Znaczy, my mamy również swój problem, dlatego że oczywiście taka struktura energetyczna, jaką my mamy w tej chwili, nie tylko jest nie do utrzymania, ale jest bez sensu. Znaczy, odejście od węgla, no to po prostu trzeba jakoś sobie zaplanować. Tylko to my powinniśmy sobie zaplanować we własnym tempie, oczywiście odpowiednio traktując górników, mam na myśli odpowiednio nie tak jak teraz, bo teraz są traktowani jak święte krowy przez wszystkie kolejne rządy, ale to powinna być nasza decyzja, a nie kwestia szantażu ze strony Unii Europejskiej. Moim zdaniem nie w tych kwestiach praworządności jest problem. Problem bardzo realny, finansowy i gospodarczy jest w polityce ekologicznej Unii Europejskiej. Znaczy, ja pozwolę się nie zgodzić ani z jednym, ani z drugim z was. Po pierwsze, Rafał, oczekujesz tego, że mechanizm, do którego wchodzisz, będzie stały i niezmienny. No, świat się zmienia. No, nie da się nie reagować na to, co się dzieje w geopolityce. W związku z tym tak naprawdę uczestniczymy w większym organizmie, który jako jedyny tak naprawdę ma, że tak powiem, realne może przełożenie na to, co się będzie następnie działo w tym świecie. Bo jeżeli popatrzymy na te zapasy, które toczą Stany Zjednoczone z Chinami, to Unia Europejska próbuje się gdzieś odnaleźć. I teraz do tego, co Łukasz powiedział. Unia Europejska założyła sobie, że po prostu ten zielony ład i zielona energia będzie elementem różnicującym i elementem konkurencji, którą narzuci światu jako, i to będzie przewaga konkurencyjna Unii Europejskiej w stosunku do innych. Czy tak będzie? Nie wiemy. Póki co zgodzę się z tezą, że to powoduje wypychanie przemysłów energochłonnych za granicę. To powoduje, że mamy, tak naprawdę tworzymy sobie zieloną strefę w Unii kosztem produkcji śmieci, produkcji brudnej energii w innych regionach świata. To jest trochę hipokryzja tak naprawdę unijna, ale ja rozumiem, że to jest próba narzucenia tego elementu światu. To jest gra, którą Unia prowadzi od dawna. Próbuje. Oczywiście przy spadającej, przy coraz słabszej swojej pozycji w świecie staje się to coraz bardziej problematyczne. Jest pytanie, czy zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Ale
Jest pytanie, no tak, czy tylko, nam z tym po drodze... Przepraszam, Łukaszu, bo tu musimy zrobić przerwę i za chwilę do tematu wrócimy po przerwie.